Patrzę we kundle, to jedyne co mam do powiedzenia. Cześć Sebastianie. Ja i tak sobie pomyślałem, że mogę zerknąć. Cześć Pasku. Zerknąć, czy nie mogę zinfuzować jakoś swojego Twin Blade'a, bo to jest coś, co mnie zastanawia w sumie. Magic Fire Lightning. Ola. DS2 nie miało systemu z tymi? Z szarpami i tak dalej? Holda. Bombę przecież miały. I zastanawiam się, gdzie coś poszło nie tak. Najwyraźniej nie miały. To możliwe, że mi się pokiczkało w tym momencie. Albo kwestia tego, że jestem po prostu kompletnie przyzwyczajony do tego? Że są jako tako? No dobra, nie to nie. Jak nie ma, to nie ma, nie będę na siłę szukał. A skoro to już wiemy, to oznacza, że wracamy do najlepszego DLC-ka w całym DS2. Pocieszam się głównie tym, że patrząc na to, jak ostatnio to wyglądało, to teraz może być tylko lepiej. Gorzej na pewno nie będzie. Czy coś? I tak wiem, że to trochę kategoria słynne ostatnie słowa, ale chcę się łudzić, że gorzej być nie może. A, chłopom się trochę oberwało. Po ostatnich moich doświadczeniach chyba wolę tego nie speedrunować aż tak, jak ostatnio. Bo mam wrażenie, że to wyjdzie mi tylko na złe. Ulala. Dałem się zgazdrejkować. Względnie z rzeczy, które mógłbym tak rozważyć upgrade'owo, to byłoby znalezienie tego nieszczęsnego Red Iron Twin Blade'a, bo kojarzę, że on jest zauważalnie silniejszy, o tak powiem, niż zwykły Twin Blade, ale jednocześnie nie będę miał na niego upgrade'u, więc musiałbym też szukać chunków. Co trochę sprawia, że spadają mi chęci do robienia tego, że się tak wydarzy. Dlatego chyba zostaniemy przy naszym starym, poszliwym Twin Blade'ie. Jako tako. Dobra, kredy teraz się szło. Mogę chyba tu spaść. Byle nie jeszcze raz, bo to by się źle skończyło. A, że ktoś nie trafił. Spoiler, nie trafiłem. Za mało staminy trochę. Czemu mam wrażenie, że obieganie przeciwników w tej grze to najprostsza metoda walki z nimi i play zawsze? To zjedzie w dół, ale to mi chyba nic nie dawało, prawda? Mógłbym tam wejść, ale to by mi wiele nie dało. Chyba. Chyba, że. Bo tam nie ma przejścia jako tako. Tam nie ma przejścia, więc nie ma po co chyba. I failed. Prawdopodobnie też bym sfailował, gdybym tam poszedł. Dobra. Którędy się szło? To jest pytanie na dziś. O Boże. Chcę to zajść miałem na spokojnie, bo trochę się nauczyłem, że rushowanie, speedrunowanie to tutaj chodzi mi tylko na złe. Więc mam nadzieję, że tym razem wyjdzie nieco lepiej. Ktoś do mnie strzela, nawet widzę kto.
To chyba nie ma jak do niego przejść. Tędy mogę przejść? A to easy. A? Co ty robisz? Przypomnij mnie. To się schowa? Tak, i w dodatku schowa się tak, że jest mi to kompletnie nieprzydatne. Więc pozwolę sobie tu dziabnąć jeszcze raz. Powiedziałem dziabnąć jeszcze raz. Bo chcę, żeby to wyjechało. Bo sobie tędy czy tędy? Jedno swojego, to na pewno. Bo tak, tutaj były te cholerne statuły, które mnie wsiukają trucizną. I to jest chyba też droga, którą trzeba było zejść, tak mi się wydaje przynajmniej. Słyszę kolegów. Chyba właśnie nie jednego. Za mało staminę, spokojnie. Dobra, mamy to. Już nawet jestem w miarę blisko miejsca, w którym powinienem być, więc wszystko jest w miarę okej. Cały czas mnie trochę denerwuje, że tej save zone tu nie mogę odblokować. Save zone. No chciałbym, żeby to był save zone, ale no... Well, jak widać. Tutaj tą Inshult Hall, już nawet nie Bat Hall. Jestem zawiedziony. Wejdę Sage'emka. I spróbuję się kolegami zająć. Ulala. Obrywa, znacznie więcej niż myślałem, że obrywa, szczerze mówiąc. O, stamina. Mam wrażenie, że potrzebuję więcej staminy, jak chcę używać Twinblade'a. I wiem, że to późno na taką realizację, ale... Tutaj jakoś mnie to boli, bo jedno combo często mi nie wystarcza takie pełne, żeby zabić. Dobra, czy jeszcze raz. Tutaj te drzwi były zamknięte. Z tej strony nic nie było. Tutaj ten przycisk mi ten pokój odblokował i w nim nic więcej nie było. Dalej, tu się spadało na dół, nie chciałem tego robić. Tutaj są ci wojownicy, którzy wcześniej byli jako trumny. Znaczy, jako trumny to może złe określenie. Ci wojownicy, którzy wcześniej tam byli niewidoczni. O. Dobrze, nie pożałuję tego, co właśnie robię. Zwłaszcza, że poison mi się nabija. Ano. Zdążę? Powinienem. Co ty pływo? Będziesz chcesz to zapić? Będzie. On będzie pił Estusa, bo jest ich za dużo. Czy. Dobra, mniej więcej przypomniałem, jak się tu schodzi, więc... Przynajmniej o tyle dobrze. Będę musiał pamiętać o tych nieszczęsnych kolcach, które mnie ostatnio zabiły, bo to była porażka i nieporozumienie. Czasami bardzo bym chciał, żeby to był jakiś taki fajny skrócik, że się da po prostu na chama przebiec. Też chodź kolego. No i zawsze mogę po prostu sobie tutaj skoczyć. Okej, okay, może nie tutaj. God damn it! To wyglądało, jakby tutaj się dało skoczyć. Perspektywy zawodzi mnie po raz kolejny. Nie, dzisiaj mam bardzo pozytywny dzień. Dzisiaj sobie myślę, że wszystko będzie dobrze, wszystko będzie w porządku i dlatego staram się nie denerwować na nic. Zobaczymy, jak długo takiego pozytywnego myślenia mi wystarczy jako tako. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Nie chcę podchodzić negatywnie, bo to z automatu psuje całe doświadczenie, że tak to ujmę. Nawet jeżeli coś zdaje sobie sprawę, że nie jest najlepsze, to wciąż samym nastawieniem można dużo zdziałać. Więc jeżeli będę tutaj podchodził z myślą, że
Nawet jeżeli nie jest dobrze, no to nie jest też strategicznie, to dużo mogę zmienić. O, nie mam D. To mogło być nie mam D, będą się to podwyższyć z powrotem. Weź to jeszcze raz. Nice. Chłopy wyirytowane trochę. A, on to przeżył. Niedobrze. Jeszcze się stosuje, no. Jest jedna osoba, która się może tutaj stosować i jestem to ja. Trzymajmy się tego, proszę. Dobra, to jeszcze raz. Bo ja tutaj robiłem gdzieś spadek i to był taki normalny spadek, że dało się go zrobić. Tutaj? Tu albo tu? Możliwe, że ja stąd spadałem? Możliwe, że ja stąd jakoś spadałem ostatnio, tylko że zrobiłem to lepiej. Na razie chcę ich pozabijać, żeby mi aż tak dupy nie truli. Jak będę przechodził dalej. Ile w ogóle mam Human FG? 3. Trochę mało. Chciałoby się mieć ich więcej na wszelki wypadek, jakby zaszła potrzeba używania ich, bo w momencie, kiedy będę miał pół HP tylko przez to, że za dużo umierałem, to jednak będzie to zgoła nieoptymalne. Mam KS. No. Dobra, chłop spadł na dół, ale zapewne zaraz do mnie wróci. Czy on nawet nie będzie próbował? O, chyba nawet nie chce próbować. No, bo tutaj mogę przejść, nie ma, dlatego nie chcę próbować. A, to tak mało zdało. Jak na plunging attack, ale spoko. Dobra, czyli jeszcze raz. Przechodziłem tędy i to na dół. Tu na dół, tędy, tędy. Wiesz, ja tutaj mogę coś zgadnąć, czego wcześniej nie zgadnąłem, tak mi się wydaje. Że tutaj coś leży i że ktoś za mną biegnie. Nie, nikt za mną nie biegnie, czuję się oszukany. Sanctum Mace. Czyli pewnie broń skróci przeciwnicy. O, jednak biegną koledzy. I to dużo tych kolegów, holy fuck, boję się. Regeneracja staminy. Rol. Regeneracja staminy i teraz powinno wystarczyć. Albo i nie, bo za mało to weszło. Dobra, jest okej. Czy tu coś jeszcze będzie? Przeciwnik, no, na pewno. Dobra, trochę urn. Urn, urn? Urn. Jakich kurwa urn? O co ci chodzi? Panie Jacku. Dobra. Czyli z powrotem jestem tu, gdzie chciałem być. Nice. Dajcie mi jakiś fajny skrócik tam. Proszę, 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 proszę. Wiem, że to nie jest jakoś specjalnie daleko, ale dużo jest tu przeciwników i dlatego to się dużo bardziej odczuwa. Niż w sytuacji, kiedy jest jakiś taki, powiedzmy, na hama podbieg z mniejszych jeszcze przeciwników. Bo jednak, gdybym ich wszystkich olał, to podejrzewam, żeby mnie po prostu wzięli i poubijali kompletnie. Wolałbym tego uniknąć. Chyba, czy jeszcze raz. Tutaj jak spadnę, to tego pożałuję. Chyba. Tutaj przejdę, tego nie pożałuję. Wniosek, trzeba tędy przejść. A? Tym razem przy okazji sprawię, że wszyscy nas staną, więc będzie mi dużo łatwiej. Jeszcze najlepiej. Jakby nie stawać na te cholerne panele, które powodują, że strzałki strzelają. A, i tu jest jeszcze dwóch czy jeden? Jeden. Kon. Hit. Au. Zdążyłem obedwać, ale to nic. Dobra, to jeszcze tylko to wiedźmy.
Niech ona się wytrzyma z solmasu. Au. Consider the following. Gdyby to była pilomantka, to bym nie, żeby mnie zmanszatowała. Au, poison. Nie podałem się, że to poison, bo poison dużo zdaje w tej grze. Muszę sobie wyrzucić poison mosa chyba do tego, do szybkiego paska. Chyba, że już to zabiłem i o tym... Nie, nie zabiłem. Biorąc pod uwagę, że tej rzecz mnie zrobił, to może nie być za pomysł. Dobra. To obracało... Ja tu miałem przejść, Jezu! Czemu ja to zabiłem? I teraz chłop nie będzie strzelał pewnie. Przestań mnie strzelać! Na cztery. Zobaczę jeszcze raz. Tutaj nic nie było. On za mną nie idzie, prawda? Nie. Już szybałem. Tutaj były jakieś zwłoki, ale nic ponadto. Tu nic nie ma. Tu się spada i chyba nie chciałem tu spadać niestety. Znaczy nie wykluczam, że mogłem chcieć tu spadać, tylko jeszcze o tym nie wiem. Ale coś na zasadzie, że na przykład jeżeli tu spadnę... O mój Boże. Flooded in short say right. Innymi słowy to, że tu spadnę może oznaczać, że znajdę skrócik jakiś, którego normalnie bym nie znalazł, albo coś ten deseń. O Boże, to są niewidzialni przeciwnicy! God damn it! Mamy problem. Mamy duży problem, bo ja tych duchów teraz atakować nie mogę. I teraz muszę się zastanowić, jak ich obejść. Bo tu jest zabina, tu jest zabina, tu jest zabina. A tu jest przełącznik. Tu jest skrzynka, ale za skrzynkę się nie zabieram, dopóki nie ogarnę tych przeciwników. To na pewno. Tu jest wiedźma. Wiedźmę chcę zabić. Dobra. A teraz tak. Tutaj wchodziłem. Tam coś jest i raczej to trzeba obejść dookoła. No dobra. Overhead up. Up. Ej, kurwa, rzeczywiście. A ja łuk zdjąłem. Chuje! A jeszcze nawet nie jestem ponad ten, ponad łódźwik, więc wszystko jest okej. Co to powoduje? O! Konce się opuściły. Nice! Bardzo nice. Be wary of flirt. By the way, klasy. O kurwa. Nie podoba mi się to, co widzę. Dobra, innej słowy, najpierw pój... Au! Pójdę to, wiedźmy, zabiję. A następnie umrę. Zapewne. O mój Boże. Wiedziałem, że to się stanie, jeżeli to otworzę. Tylko nie byłem pewien co. Kolejny przełącznik otworzony. Nie wiem co mi daje, ale otworzony. O Boże. Okej, to chyba to mi otworzyło. Dobra. Na razie mówię, nie mogę sobie z nimi kompletnie radzić, bo oni są wciąż jako tako... Boże! Oni są wciąż jako tako nieśmiertelni. Dobra, teraz coś stanie, jeżeli tutaj przeskoczę. A tutaj były te kolce w ścianach, z tego co pamiętam. I tutaj pewnie ten kolega cały czas będzie za mną chodził i to jest najgorsze. Bo tak, tu nic więcej nie ma. On mnie chwilowo przynajmniej nie goni. To co ja mam z tymi kolcami zrobić? Trap ahead. Czy ja tam mam po prostu na Hamas pies, czy... Ki diabeł? Bo mogę też na pewno pójść dalej. Switch, tie up, tie up. Beanpole. Nie, wydaje mi się, że on już jest ten, że on już jest wciśnięty.
No nie wciska się, więc musi być wciśnięty. A biorąc pod uwagę wszystkie inne rzeczy, które do tej pory tutaj widziałem, to mam dwie opcje tak naprawdę. Albo mogę wejść tutaj, albo mogę się cofnąć i zaliczyć spadek tutaj, ale ten spadek wydaje mi się bez sensu. Enemy ahead. No dobra, czyli muszę tutaj wejść? A. Zastanawiam się, gdzie jest przełącznik od tych kolców. Może trzeba po prostu przebiec. Może? Ale się kręciło. O, Human Effigy. Akurat tak mówiłem, że ich brakuje. Tria Headbutt Fre... Why? Rzecz trzy skrzynki wszystkie przyjazne? Bo z tą Bleedstone... Twinkling Titanite, Apert Fly, Dragon Bone... Zaatakowałem skrzynkę i się na mnie nie rzuciła, więc to nie jest Mimi. Puzzling Stones. No dobra. Tylko, że po raz kolejny nic mi to nie daje. Dusza bohatera. A, czyli gdzieś tutaj na górze pewnie jest jakiś przełącznik od tych... tych. No, tutaj jest. No, okej. Okay. Bardzo słabo go widać, not gonna lie. No dobra, ale to oznacza, że... że tutaj nigdzie dalej nie przejdę. Czyli muszę tam spaść jednak. I znowu się że jestem niewidzialnym i skurwysynami. Fuck! No nic, no w tej chwili tak naprawdę nie mam absolutnie żadnego innego wyboru, więc muszę tu spaść. Prosto do tego kolegi. Wiecie co, niech stracę. Teraz się tylko zastanawiam, czy ten głupi chuj może do mnie spaść, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Ała, one mnie biją. Znaczy, żeby mi było, ja wiem, że one mnie będą bić, tylko nie spodziewałem się, że aż tyle. Bardziej tak na tej zasadzie, że one biją. Dobra. O mój Boże. Przestańcie kwasić. Masz mi się przegrobi, jak to widzę. Proszę, przestań! Dobra, chuj. Gdzie to jest? Ten pieśń już mi się zepsuł? Nie, jeszcze nie, na szczęście. Hold up. Hold up. Użyłem tego Reaper Powdera. Powdera, prawda? Jest to tylko część staminy, znaczy staminy, wytrzymałości broń mi odnawia? Jesus fucking Christ. Bo tak patrzę, że moja broń jest dość mocno zużyta i stąd... stąd moje zdziwienie. Że ten jeden Reaper Powder tak mało mi dał. Bug. Throwing knife. Boże. Jeżeli ktoś ma jakąś arachnofobię albo coś, to te odgłosy do bugów muszą być strasznie okropne. Wezmę sobie łyknę. Póki jeszcze jestem na drabince i bezpieczne. Aż można nie tyle arachno, co insektofobię. Chyba nie jest to mimik. Zobaczmy. Pierścień Flena. Pierścień Flena, pojadacie. Zakładam, że robi to, co w... No, robi to samo, co w tym. W DS3, czyli im mniejsze equip load, tym mniejsze... tym większe obrażenie. Tutaj miał efektu, że dla nas taki średnio użyteczny, bo chodzimy na styku prawie, że.
masy z Uzbekistanu. Znaczy, ja generalnie uważam, że te. Hey, hold up. Ja generalnie uważam, że wszelkiego rodzaju robaki dla mnie są dość niebezpieczne. A, dobra, już wiem, gdzie jestem. Już wszystko ok. Czyli sobie gdzieś skrócik chyba odblokowałem w takim razie. Nie z tej strony, tylko z tej drugiej. Tak, tu mam skrócik do tej sekcji. Dobra. To to widzę, tylko... Jak tutaj się ogarnąć teraz? Czy to jest mimik? Nie. Nie widziałem żadnego mimika. I swear. Bloodbite plus 1, no chyba broni przed leadem, z tego co pamiętam. Pochodnia sztuk 3. Chciałbym ogarnąć, gdzie są tutaj te trumny, które pozwolą mi rozwalić tych przecinków. A tutaj Twinkling, Trino Lock-on. Czy tutaj jest? Ej, w sumie ciekawe, czy się da. Mam jakieś firebomby, czy nie mam firebomb? Mam jedną. YOLO? Opływa. No. To był spuk. To był absolutny spuk, holy fuck. Patrzcie, jak grzecznie czeka. Okej, dostaliśmy dragon z tą, czymkolwiek by nie był. Weźmy sobie life gemka. No właśnie, mój, wydaje mi się, że dosłownie miałem 0 mimików póki co w tym ranie. W DS2. Tutaj jak spadnę, to się wezmę i wyjebię. To na pewno. Zastanę się, gdzie ja w takim razie mam przejść wtedy. Bo póki co to bardziej tej błądzę, aniżeli znajduję jakąś sensowną drogę. Ciekawe, czy oni za mną chodzą teraz. Be wary of the... O nie! Ty kurwa błaznie! On jest piramantą, by the way. Ja się go boję. Ale tu jest foggy przynajmniej. Jak szmugłem, boję się go. Najgorsze jest to, że teraz nie zdążę ekwipunku zmienić. O Boże! Au. O kurwa, heala zostawiasz? Wow! Kolego! Bez takich mitów. Au. No nie. Kurwa, on boli. Mam wrażenie, że on może zaboleć jeszcze bardziej niż bym chciał! Au. O. Da. Uff. Dało radę. Kolega, kurwa, błazynada. Teraz też lepiej z tego pamiętam, więc... Jeżeli byśmy chcieli, to z tego byśmy mogli skorzystać. O-o. Parafrazując klasyka, czym wy kurwa jesteście? Wydaje mi się, że jesteśmy w miarę blisko jakiegoś miejsca, gdzie jest ognisko. Ale jednocześnie głowy sobie za to uciąć nie dam. Jednocześnie widzę trzy wielkie bestie, które nie pozwolą mi tego sprawdzić. Tam się coś świeci. Tam jest ognisko. Tam jest kurwa ognisko.
To jest ognisko. Nie dam sobie mówić, że to nie jest ognisko. Potrzebuję go. Nie! 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 Nie mogę. Nie mogę. Kolegowie, ja nie mogę. Ja kurwa nie mogę. Nie wytrzymam. Holy fuck, nie wytrzymam. Nawet się przespidzonować do ogniska się nie da, bo cię zabiją. God fucking damn. To chyba nie jest miejsce, w które chciałem spadać. Tak, psychologia siedzi, owszem. Jeżeli zastanawialiście się, jak bardzo moja psychologia obecnie siedzi, ale bym sobie pograł w ich 7. Jest na dobrej drodze, żeby uznać, że DLC-ki do DS2 po prostu nie istnieją i nie mogą mnie skrzywdzić. A ktokolwiek mówi, że jest inaczej, powiem mu, że po prostu wielotnie kłamie. Chodźmy pogajmy w lepsze gry, jak na przykład Elden Ring albo Dark Souls 3. Co wy na to? Czy nie sądzicie, że to świetny pomysł? No powiedziałem sobie, że przejdę DS2, to przejdę DS2, chyba, może. Coś tam, ale przecież już przeszedłeś DS2. I co gorsza, osoba, która by coś takiego powiedziała, miałaby absolutną kurwa rację. Tak, gdzie ja kurwa wylądowałem w tej chwili? Poza tym, że w piekle? Ale czemu jestem w piekle? Czemu to wygląda, jakbym wylądował w miejscu, z którego nie mam powrotu kompletnie? Bo tu nie wyjdę. W tym drugim nie wyjdę. A dobra, spierdaj, nie chcesz się bić, no nie? Tędy... nie wyjdę. Okej, tu mogę zaskoczyć. To mój jedyny ratunek w tej chwili. I stąd się już spiec stało. Nie, zobaczcie, tym razem na pewno przedpidanuję. A, pieśń mi się połamał. I teraz będę fatalował. Jakby wielokrotnie powtarzałem, że DS2 lubię, ale nie jestem w stanie powiedzieć, że lubię design w DLC-kach. Jedyny DLC, który jako tako lubiłem, jak go przychodziłem kiedyś tam, au. Tak, kurwa, fatole. Czemu tak serio? To był Crown of the Iron King?
A tak to pozostałe DLC-ki były dla mnie takie strasznie średniawe i po tym co właśnie teraz widzę, że się dzieje, nie wydaje mi się, żeby moja opinia miała ulec jakiejś specjalnie zmianie na dużo lepsze. Pytanie, czy ja sobie przypomnę w ogóle, jak ja schodziłem. O, spójrzcie, co znalazłem. Miejsce, którego nie chciałem znaleźć. Holy fuck. Bo tutaj możemy teoretycznie te trumny poniszczyć. I wtedy ci rycerze się staną żywi, że tak powiem. To no, ja nie przeżyję tego, bo faceluję, bo mi się pieśń zniszczył od korozji. Dziękuję. Miałem nadzieję, że uda mi się tutaj napoje zwykać, ale ewidentnie nie. Zastanawiam się, czy mam na tyle cierpliwości. Chyba nie mam na tyle cierpliwości, żeby grać dalej w DS2. Nie będę kłamał, moja cierpliwość dobiega powoli końca. I nie wiem, czy nie dobiegła już końca zresztą, żeby być bardziej precyzyjnym. A jednocześnie głupio by mi było po prostu losowo kończyć streama po pół godziny. Dylematy, dylematy. Te dwa przyśnięte. Widzieliśmy kredyty w Dark Souls 2, widzieliśmy kredyty w Dark Souls 2, czyli DS2 zostało przyśnięte. Nie, ale tak w 100% sobie to czuję się po prostu trochę tak, że jakbym miał przechodzić DS2 teraz na wizji, to byłoby to okropne doświadczenie dla widzów, więc nie jestem pewien, na ile to ma sens. Bardziej w ten sposób. Bo ani nie czuję, żebym robił jakiś sensowny progres. Mój mental trochę mi nie pozwala przejść gry tak, jak powinno się ją przechodzić. Mam wrażenie. Z X-ami w tej chwili miałbym ten problem na pewno, że mam strasznie sprzęt pozłączany przez pracę zdalną i musiałbym mocno pogrzebać przy podłączaniu tego. A, wiem jedno, na chwilę obecną to wyłączam, bo psychology is sitting, jak to mawiał klasyk. I zobaczmy, czy mam co włączyć. Ostatnio, jeszcze jak na złość, ostatnio robiłem porządki, jeżeli chodzi o swoją bibliotekę. Więc jedyna gra taka, którą mógłbym na szybko odpalić w tej chwili, to chyba Elden Ring, a jednocześnie zdaję sobie sprawę, że Elden Ring jest odrobinkę za długi, żeby go tak od tak po prostu odpalać. A na pewno nie widzę siebie speedrunującego Elden Ringa w żaden sposób sensowny. What to do, what to do? Wiesz co, najgorsze jest to, że w tej chwili jestem w folderze, który zawiera rm2endless.nes. Ale nie jestem pewien, czy chcę sobie to robić. To już nawet nie jest kwestia, że nie wiem, czy wam chcę to robić. To jest, nie wiem, czy ja sobie chcę to robić. Nie chcesz, no widzisz. Cieszę się, że się rozumiemy pod tym względem. Tak,
Nie, powiem szczerze, nie mam nadzieję, powiem żadnego sensownego, więc chyba po prostu przedwcześnie skończymy z sosami. Coś w międzyczasie wymyślę. Generalnie w tym tygodniu jestem już normalnie na pierwszej zmianie jako tako, więc w środę powinien Bloodborne być, tylko to mówię, też muszę to na spokojnie poogarnąć i tak dalej, a nie tak na szybciej takich teraz miałbym. Bo też wiem, że ten. Wiem z tym Bloodborne'em, że przynajmniej częściowo wynikało to z tego, że okropnie mnie wtedy łeb bolało przez pochorowane uszy i to mogło wpłynąć trochę na moją percepcję tej gry. Więc postaram się dać mu jeszcze jedną szansę po tym, jak ostatnio mówiłem, że to nie jest gra dla mnie. Z tym, czy będzie rampa, pytania do Sywika. Kojarzę, że mówił, że chciałby przynajmniej dokończyć kampanię teraz w Starcrafcie. Taka jest wersja, którą usłyszałem. Zresztą u mnie to jest tak, że ja zazwyczaj jestem na pierwszej zmianie, więc wątpię, żeby mnie teraz rzucano jakoś między pierwszą a drugą. Więc wydaje mi się, że to będzie tak, że teraz jeszcze jednorazowo będzie Starcraft dokończany, a potem wrócimy do rampy. Ale to mówię, trzeba by konkretnie Sywika pytać jako tako. Bo tutaj no, nie mam na tyle dużo informacji, żeby móc to 100% potwierdzić. A na dziś to było na tyle. Przepraszam, że tak krótko, ale ta gra mi po prostu nie wyrabiam z nią. Nie daję rady. Jestem za słaby. Mental siada, psychology is sitting i w ogóle. Także dzięki, że przyszliście i trzymajcie po. Cześć.